Z naszą kamerą gościliśmy nad zalewem Zimna Woda, gdzie dobiegają końca prace związane z rewitalizacją tego terenu. Proszę pamiętać, że teren zalewu Zimna Woda jest cały czas placem budowy. I zgodnie z hasłem, ubiegłorocznym hasłem z lata, zalew poczeka. Zachęcam Państwa do tego, żeby jednak pozostać w domach i nie odwiedzać tego miejsca. Podkreślam jeszcze raz, to jest cały czas teren budowy, chociaż bardzo intensywnie i zmienia się w bardzo dobrym kierunku i wygląda coraz piękniej. Już za kilka dni prawdopodobnie zazieleni się trawa, pokażą się pierwsze pąki na drzewach i pierwsze liście, ale to cały czas jest jeszcze plac budowy. Tutaj cały czas pracuje kilka firm i za moimi plecami są prowadzone prace przy w wiatach przy budowie wiat na potrzeby takiego rodzinnego grillowiska budowane są również grille również w obydwu budynkach w budynku świetlicy w świetlicy są prowadzone prace związane z montażem mebli mebli kuchennych między innymi generalnie wyposażenia tego wewnętrznego wyposażenia również w tym drugim budynku który będzie pełnił rolę takiego biura letniego biura ośrodka sportu i rekreacji w -Kowie. Są instalowane poszczególne elementy na potrzeby chociażby umieszczenia tam sprzętu wodnego, który docelowo oczywiście w okresie letnim będzie wodowany. Chodzi o rowery wodne, chodzi o kajaki. Zostały dostarczone dwie łodzie motorowe, które mają posłużyć bezpieczeństwo. One będą na stałe wodowane w okresie letnim, aby natychmiast zareagować w sytuacji, kiedy czy to na terenie kąpieliska, czy również w miejscu, gdzie będzie wyciąg do nart wodnych i działający wyciąg do nart wodnych zajdzie taka potrzeba, aby nieść pomoc. Również zaraz po świętach rozpoczną się prace związane z przebudową skrzyżowania ulicy turystycznej i ulicy. Zimna woda, tam pojawi się skrzyżowanie typu Rondo, które z jednej, strony, z jednej strony spowoduje obniżenie prędkości w tym miejscu, a wszystko po to, żeby to miejsce, to skrzyżowanie stało się skrzyżowaniem bezpieczniejszym. Liczę na to również, że jeszcze w tym roku reszta tego odcinka ulica turystyczna i wypoczynkowa również zostanie zmodernizowana, przebudowana z udziałem funduszy zewnętrznych. Mam tutaj na myśli Fundusz Dróg Samorządowych. Jak mówi burmistrz Łukowa, już w czerwcu teren zalewu będzie dostępny dla mieszkańców. I cóż, no czekają nas pomału wszystkie czynności związane z odbiorami tej inwestycji. Docelowo te odbiory mają się zakończyć w maju, tak abyśmy w czerwcu mogli tutaj wspólnie, mam nadzieję, że w lepszych realiach, w nowej rzeczywistości, jeszcze może nie popandemicznej, ale już takiej uspokojonej rzeczywistości, wspólnie otworzyć to miejsce i cieszyć się.